Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dziękuję bardzo i bardzo jeszcze proszę pana burmistrza Jacka Machynię o kolejne wyjaśnienia w sprawie tego drugiego projektu dotyczącego zagrywu odpadów. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym w kilku słowach odnieść się do tego, co już zostało uchwalone, kilka informacji podać dodatkowych i dopiero w drugiej części chciałbym się odnieść do projektu uchwały. Czy pan przewodniczący pozwoli? Tak, dziękuję bardzo. No, szanowni państwo, dzisiaj, jak już pan burmistrz wspomniał, przyjmujemy tą ostatnią uchwałę, która w tym cyklu uchwał jest przyjmowana w zakresie gospodarki śmieciowej. Zamyka ona jakby kształtowanie tego modelu, który będzie na terenie gminy Bolków obowiązywał, doprecyzowuje pewne aspekty. Chciałbym tylko przypomnieć, że do tej pory przyjęliśmy uchwałę, w której stwierdziliśmy, że gmina przejmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na której wytwarzane są odpady. Czyli całość śmieci wytwarzanych na terenie gminy Bolków będzie przez gminę odbierana. Następnie przyjęliśmy wysokość opłat związanych z odbiorem odpadów i tutaj chciałbym podkreślić bardzo istotną rzecz. Gmina nie może zarabiać. W związku z tym te kwoty, które proponujemy, będą skierowane na pokrycie realnych kosztów. Różne są komentarze tutaj w sprawie tych stawek i konieczności w ogóle przejęcia tych śmieci przez gminę. W każdym razie jest to narzucone na gminę zadanie, na którym gmina nie może zarabiać. Chciałbym jeszcze raz to podkreślić. W kwocie, którą zaproponowaliśmy, znajdują się koszty odbioru, utylizacji, obsługi administracyjnej i funkcjonowania przoku. To są te cztery elementy, które składają się na tą kwotę. A jakie to były kwoty? Zdecydowaliśmy, że będziemy naliczać opłatę od ilości mieszkańców. Na jednego mieszkańca zaproponowaliśmy, że będzie to 11 zł, jeśli zadeklaruje, że będzie segregował odpady. Jeśli nie będzie segregował, to raczej tutaj w formie takiej kary, prawda, bo to będzie organizacyjnie bardzo trudne do spełnienia. Wyobraźmy sobie, że na przykład jedna osoba zadeklaruje, że nie będzie segregowała, w związku z tym dla tej jednej osoby musiałaby cała śmieciarka przyjechać, bo nie wolno śmieci segregowanych łączyć z niesegregowanymi, prawda? Czyli byłoby to dosyć kłopotliwe. Zaproponowaliśmy tutaj 22 zł i mamy nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy są na tyle racjonalni, że zadeklarują, że będą płacili tą niższą stawkę za to, że będą segregowali odpady. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na której wytwarzane są odpady, ustawa narzuca jeden model opłaty, a więc właściciel takiej nieruchomości deklaruje wielkość pojemnika. I tutaj przyjęliśmy opłatę następującą za pojemnik 110-120 litrów. Dany właściciel musi nam zapłacić, jeśli zadeklaruje, że segreguje, 19 zł. Natomiast w przypadku, gdyby zadeklarował, że nie będzie segregował, to musi zapłacić 38 zł. Ustaliliśmy, że opłaty będą wnoszone do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłaty mają być uiszczane albo przelewem bankowym na konto gminy, albo w kasie urzędu. W tej chwili trwają prace nad zmianą tej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i proponuje się funkcję inkasa.
Czyli można by było bezpośrednio od mieszkańców zbierać tę opłatę. Zobaczymy, co w tej sprawie tutaj się pojawi, to wtedy się do tego odniesiemy. Ponieważ system będzie obowiązywał, ten nowy system, od 1 lipca 2013 roku, w związku z tym ta pierwsza opłata wnoszona do gminy powinna być wniesiona do dnia 25 lipca, za miesiąc lipiec. Tutaj chciałbym również powiedzieć, że określiliśmy wzór deklaracji i każdy mieszkaniec, każdy właściciel, przepraszam, nieruchomości będzie musiał taką deklarację wypełnić. Wzór tej deklaracji jest w odrębnej uchwale. Jeszcze raz przypominam, na naszej głównej stronie, na stronie głównej gminy jest zakładka gospodarka odpadami i tam te wszystkie uchwały, które zostały już do tej pory przyjęte, są publikowane. Można wzór pobrać, można się z nim zapoznać. Deklarację zaplanowaliśmy, że każdy z właścicieli nieruchomości złoży do 28 lutego 2013 roku. No i teraz wszystko było jakby poukładane, ale zaczęły się prace polityków, harce, ja bym to tak powiedział, wokół tej ustawy. I dzisiaj naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy na tyle zmienią się zapisy tej ustawy, że tego terminu dotrzymamy. Być może zmiany będą na tyle istotne, że będziemy musieli zmienić wzór tej deklaracji. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądało. Na razie są projekty, na razie są dyskusje. Przyjęliśmy również na ostatniej sesji regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach. No i niestety nie został on jak do tej pory opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Nie wiem, czy nadzór prawny wojewody tak wnikliwie analizuje zapisy tego regulaminu, że szykują nam jakieś informacje w tej sprawie, czy mają tak dużo tych uchwał, że po prostu nie są w stanie jakby nad tym strumieniem uchwał zapanować. No czekamy z niecierpliwością, dlatego że regulamin, tak jak mówiłem poprzednio, to jest taka nasza mała konstytucja i on jest tutaj bardzo istotny w tym przyjmowanym przez nas i budowanym modelu gospodarki odpadami na terenie gminy. W regulaminie określiliśmy, że musimy zgodnie z ustawą na terenie gminy Borków zbierać śmieci w sposób selektywny, czyli musimy zbudować taki model, który umożliwi selektywną zbiórkę mieszkańcom. I wprowadziliśmy w związku z tym podział śmieci zbieranych na dwie frakcje, na frakcję suchą opakowaniową oraz na frakcję mokrą zmieszaną. I te dwie frakcje mają być zbierane do osobnych pojemników. To jest też nowa rzecz, którą podkreślałem poprzednio. Do tej pory wystarczał jeden pojemnik. Jeśli ktoś zadeklaruje tą niższą stawkę, czyli zobowiąże się do segregacji, musi mieć dwa pojemniki. Na frakcję tą zmieszaną i na frakcję suchą, opakowaniową, selektywnie zbieraną. I mówiliśmy jeszcze sobie, że dla naszego systemu, dla tej instalacji, która została wybudowana w Lubawce, kilka słów na końcu jeszcze powiem, bo mieliśmy bardzo wspaniałą uroczystość związaną z ukończeniem budowy trzeciego etapu. Czyli jeśli chodzi o funkcjonowanie instalacji w Lubawce, musimy jeszcze selektywnie zbierać szkło. Ponieważ albo ono negatywnie wpłynie na pracę z tych urządzeń, które tam są na tej instalacji, albo trafi jako balast na składowisko. A to, co składamy na składowisko, jest obarczone tą opłatą marszałkowską i po co za szkło, po co za surowiec mamy płacić dodatkowo, prawda? Marszałkowi za to, że to szkło trafi na wysypisko, zamiast trafić do huty szkła.
W związku z tym tutaj zależy nam bardzo, żeby ani we frakcji zmieszanej, ani we frakcji suchej nie było szkła. Chodzi tutaj o opakowania szklane, nie o szyby, nie o szyby samochodowe, nie o szyby okienne, nie o arkorok. Chodzi nam o opakowania szklane, czyli słoiki, pojemniki, różnego typu butelki. I szkło będziemy zbierać w systemie gniazdowym, czyli tak jak teraz będą ustawione pojemniki nie przy każdej posesji, tylko w wyznaczonych miejscach, no i tam będziemy musieli te zebrane opakowania szklane wrzucać. Chodzi o to, żeby z jednej strony wstępnie wysegregować już te surowce, które będą wykorzystywane do dalszego przetworzenia, a z drugiej strony, żeby wyodrębnić z tego strumienia śmieci szkodliwe, znacznie szkodliwe. W związku z tym tutaj baterie czy przeterminowane leki będą musiały być zbierane przez nas w wyznaczonych punktach. Będą to, jeśli chodzi o leki, apteki, natomiast jeśli chodzi o baterie, będą to w sklepach, w szkole również są prowadzone zbiórki baterii. Odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady budowlane, meble oraz opony będziemy zbierali w PSZOK-u. To jest zupełnie nowa jakość, której do tej pory nie było, mianowicie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będzie wiata, będą poustawiane kontenery, do których będziemy mogli przywieźć i pozbyć się, wrzucić tam swoje śmieci, których chcemy się pozbyć. Śmieci będziemy zbierali generalnie do pojemników z jednym wyjątkiem. W domach, przy domach jednorodzinnych tą frakcję suchą mieszkańcy gminy będą mogli zbierać do worków. Natomiast w pozostałych przypadkach w zabudowie wielorodzinnej będą tylko i wyłącznie do dyspozycji pojemniki. Pojemniki powinny być w następujących kolorach. Zielony do szkła. I ten pojemnik będzie postawiony, zakupiony czy wydzierżawiony przez gminę. Tutaj już Państwo jakby nie bierzecie udziału w kosztach związanych z zakupem czy ustawieniem tego pojemnika. Jasno-żółty będzie na odpady suche. Pojemnik o kolorze czarnym, metalowym czy ciemnozielonym będzie wykorzystywany na te zmieszane, mokre lub niesegregowane. W załączniku do regulaminu podaliśmy sposoby, według których właściciele nieruchomości niezabudowanych mają wyliczyć tą minimalną pojemność pojemnika, którą podadzą w deklaracji. To jest minimalna pojemność. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie się mieścił w tym wyliczonym przez siebie według tych parametrów, które podaliśmy, pojemniku, będzie musiał ten pojemnik zmienić na większy. Jeśli chodzi o taki obowiązek wynikający wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to chciałbym przywołać tutaj jeden. Zgodnie z artykułem 5, każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki umożliwiające odbiór odpadów. Czyli pojemniki są jakby po stronie mieszkańców gminy. Czy Państwo kupicie te pojemniki? Czy wydzierżawicie potem od firmy, która wygra przetarg na odbiór odpadów? To już jest sprawa indywidualna. W każdym razie przypominam, że te pojemniki muszą być dwa. Odnosząc się do uchwały, którą będziemy procedowali, która jest procedowana dzisiaj, uchwale w sprawie szczegółowego zakresu świadczenia usług, chciałbym podkreślić bardzo istotny element, który się w zapisach tej uchwały znalazł, a mianowicie
przyjmujemy, będziemy odbierali odpady od mieszkańców bez ograniczeń. Proszę Państwa, jeśli chcemy, żeby wprowadzenie w życie tej ustawy przyniosło nam efekty w postaci czystych lasów, czystych rowów, to nie możemy wprowadzać ograniczenia, dlatego że mechanizm byłby taki, ktoś produkuje określoną ilość odpadów, która mieści mu się do pojemnika i określoną ilość odpadów, która mu się nie mieści. I co się dzieje z tymi odpadami, które mu się nie mieszczą? Wywozi do lasu, bo nie chce za nie zapłacić. W tej sytuacji my przyjmujemy każdą ilość. Ważne jest tylko, że jeśli w gospodarstwie domowym będzie produkowana większa ilość tych odpadów, bo my tylko będziemy odbierali z kubła, nie będziemy odbierali odpadów, które będą przy kuble. Czyli tutaj już na Państwa spada obowiązek taki, żeby wyliczyć sobie, jakiej wielkości kubeł ja muszę kupić. Jeśli kupię ten kubeł za mały, a obojętnie jaki ten kubeł będzie, czy on będzie 110, 120 czy 240, Państwo zapłacicie tą samą kwotę. W związku z tym, jeśli ten kubeł będzie za mały, no część tych śmieci produkowanych w moim gospodarstwie nie będzie mi się w tym kuble mieściła, prawda? Muszę kupić odpowiedniej wielkości. Czyli wprowadzamy zasadę, według której gmina będzie odbierała śmieci bez ograniczeń. Śmieci komunalne, tutaj cały czas mówimy o śmieciach komunalnych, nie tych przemysłowych czy innych odpadach. W związku z tym tutaj trudno jest rozumieć te 11 zł, tą opłatę jako właśnie taką opłatę związaną z pewną ekwiwalentnością, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni, że płacimy za coś konkretnego, tak? A tutaj obojętnie, czy ja wyprodukuję w miesiącu pół tego kubła, czy ja wyprodukuję pełny kubeł, ja zapłacę taką samą kwotę. W związku z tym solidarnie, wszyscy razem uczestniczymy w pokrywaniu kosztów funkcjonowania tego systemu. To nie jest taka bezpośrednio związana z ilością wyprodukowanych śmieci opłata. W związku z tym to bardziej przypomina formą podatek śmieciowy, niż tak naprawdę taką konkretną opłatę za wykonanie konkretnej usługi. Oczywiście tą zasadą nie są objęci mieszkańcy nieruchomości niezamieszkałych, dlatego że oni muszą nam w deklaracji złożyć wielkość pojemnika. Jeśli oni się nie będą do swojego pojemnika mieścili, to będą musieli nam złożyć deklarację i w tej deklaracji zadeklarować pojemnik większy, w związku z tym ta opłata przez nich wnoszona będzie też większa. Bo jak Państwo pamiętacie, te 19 zł jest za 110-120 litrów. Jeśli ktoś w taki nie będzie się mieścił do tego pojemnika, zadeklaruje 240, to będzie płacił dwa razy te 19 zł. No i ta nowość, o której w tej uchwale mówimy, a mianowicie PSZOK. Do tej pory takiej instytucji, takiego miejsca w gminie nie mieliśmy. Przyjęliśmy regulamin funkcjonowania PSZOK-u. Jest tam tabela z poszczególnymi rodzajami odpadów, które będą do PSZOK-u przyjmowane. Także ta uchwała jest z tego punktu widzenia ważna, żeby mieszkańcy wiedzieli, jaką usługę będzie świadczył w ramach tej opłaty, którą wnoszą, jak będzie świadczył PSZOK. I ponieważ jest to już ostatnia uchwała, którą przyjmujemy w cyklu tych uchwał regulujących gospodarką odpadami w naszej gminie, chciałbym serdecznie podziękować pracownikom referatu gospodarki komunalnej, panu Radosławowi Łukasińskiemu, panu Jerzemu Bonie, pani Izabeli Pustule oraz pani Joannie Klimek, bo to one mnie wspierały w przygotowywaniu
tych uchwał, tego cyklu uchwał, które zostały już przyjęte i które dzisiaj również ta ostatnia jest złożona do uchwalenia. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani sekretarz za to, że swoją wiedzą i doświadczeniem nas wspierała. Wydaje mi się, że dzięki temu jakość tego stanowionego prawa w zakresie gospodarki odpadami jest na dobrym, przyzwoitym poziomie. I teraz chciałbym jeszcze przekazać informacje związane właśnie z uroczystością, w której uczestniczyłem w Lubawce. Zakończyliśmy budowę trzeciego etapu. Ja tylko przypomnę, pierwszy etap to płyta do kompostowania. Drugi etap to nowa kwatera do składowania odpadów i trzeci etap to jest właśnie ta instalacja, która powstała. Ponad 50 urządzeń różnego typu, taśmociągi, separatory metali, takie urządzenie fotooptyczne, które za pomocą światła podczerwonego czyta, jakiego rodzaju jest to odpad. I potem takimi specjalnymi dmuchawami do różnych pojemników to jest dmuchiwane. No i umożliwia nam funkcjonowanie tej instalacji uzyskanie tych poziomów odzysku, które są ustawowo na Polskę tym prawem unijnym nałożone i ustawowo tutaj w Polsce nałożone na nas. Czyli te gminy, które do tej pory spały, a mieliśmy tutaj, myśmy zaczynali w dużo większym gronie, część gmin po prostu się z nas śmiała, szczerze mówiąc, a po co wam to, a po co jakieś dodatkowe wydatki. Nie każdy rozumiał, że to jest konieczność, że dojdziemy do takiego momentu, w którym zasypywanie dziury w ziemi będzie po prostu niedopuszczalne prawem. I teraz taki moment nastąpił. Jakość tego prawa zawartego w tej ustawie pozostawia wiele do życzenia. Dzisiejsze harce, już pod sam koniec, kiedy mijają już terminy i tak dalej, polityczne gry wokół śmieci, które się toczą, po prostu mnie to zniesmacza. Zniesmacza mnie sytuacja, w której urzędniczka ministerstwa mówi, że nakażą wojewodom, żeby wojewodowie po 1 stycznia nie wyciągali konsekwencji wobec gmin, które się spóźnią z przyjęciem uchwał. Proszę Państwa, ktoś to określił w komentarzu Bana Republika. Jak pracownik ministerstwa może mówić, że wojewodowie będą przymykali na łamanie prawa w Polsce? To znowu ci, którzy dotrzymywali terminów, którzy pracowali, przestrzegali obowiązującego prawa, to mają być traktowani jak frajerzy w tym kraju? To jest niesłychane. Przepraszam za ten emocjonalny ton, ale jestem zaangażowany od kilku miesięcy w tę pracę i mnie to po prostu osobiście dotyka. Czyli jesteśmy zabezpieczeni zarówno od strony organizacyjnej, zarówno od strony instalacji, która będzie pracowała dla gminy Bolków. W planach mamy jeszcze za kilkanaście milionów wybudowanie stacji przeładunkowych i takiego miejsca, gdzie będą składowane, przywożone odpady już segregowane. Na razie jeszcze tego nie ma. Też rok czasu nasz wniosek przeleżał w Urzędzie Marszałkowskim i miesiąc temu poinformowano nas, że zmieniły się sposoby wyliczania tak zwanej rekompensaty. W związku z tym trzeba było po roku na szybko to przygotowywać. Tutaj bardzo dziękuję pracownikom Sanikomu za to, że te wnioski przygotowują i dzięki temu myśmy wyłożyli tylko na ten cały biznes 500 000 zł ze swojego budżetu. 400 tysięcy gwarantujemy, jakby zabezpieczamy pożyczkę, którą Sanikom wziął, a resztę to są środki unijne. Gdy teraz gminom bez środków unijnych przyjdzie budować instalację, a nasza w Lubawce kosztowała nas 39 milionów netto, to ja nie wiem, jak gminy sobie z tym wszystkim poradzą. Myśmy na szczęście przy każdym etapie korzystali z dofinansowania unijnego, dlatego te 70%
tych 39 milionów mieliśmy ze środków unijnych, resztę sanikom w formie pożyczki i my w tym formie wkładu, wykupując udziały tych 17 gmin, które w tym przedsięwzięciu uczestniczą. Dziękuję bardzo. Jeśli są jeszcze pytania, to postaram się odpowiedzieć. No, bardzo proszę, pani radna Elżbieta Kramarczyk. Tylko dopytać, chciałam dopytać o tych lekach. Ja zrozumiałam, że jeżeli ktokolwiek z nas ma w domu jakieś leki przeterminowane, niezużyte, to może sobie je włożyć w jakąś folióweczkę, woreczek i zanieść do apteki, tak? Tak. I apteka ma obowiązek te leki od nas przyjąć. Tak, będzie taka możliwość, tam będą wystawione pojemniki na zużyte leki. Ale tak jak mówię, system zaczyna działać od 1 lipca. Jeszcze chciałam zapytać a propos tych worków, chodzi mi o te domki. Jeżeli ktoś nie ma lub nie wydzierżawi tych pojemników, to będzie sobie mógł te śmieci składować do tych worków, tak? Ale tylko jedną frakcję, tą frakcję suchą, opakowaniową. Na frakcję mokrą musi mieć pojemnik. Chciałam zapytać, jakie to będą worki? Czy to jest określony kolor jakiś, skąd te worki brać? Tak. Podobnie jak pojemnik, musi to być jasnożółty worek. Musi on spełniać odpowiednie parametry. Są takie parametry określone prawem, z jakiej folii muszą być te worki wykonane i tak dalej. Natomiast pojemność to już zależy tutaj indywidualnie, czy to będzie 110 litrów ten worek, czy 240, czy może ktoś będzie potrzebował większy, to już czyli indywidualnie. Czyli rozumiem, że te worki też możemy poprosić tą firmę, tak? Żeby nam można, te worki zostawiały. Tak, można kupować samemu. A można również poprosić firmę i płacić, rozliczać się z firmą. Niektóre gminy, bo tutaj możliwości rozwiązań jest bardzo dużo, niektóre gminy w ramach opłaty dostarczają te worki mieszkańcom. Zobaczymy. Na razie my skalkulowaliśmy cenę tak, jak skalkulowaliśmy. Czekamy na spłynięcie deklaracji, czekamy na wynik przetargu, czyli ta cena jest tylko hipotetyczna, ona nie jest trwała, ona nie musi się utrzymać. Tutaj chciałbym jakby zwrócić też na to uwagę, że ona jest ceną teoretyczną, natomiast w praktyce ona może się jeszcze nam zmienić. Ale myśmy nie zdecydowali się na te dodatkowe usługi ze strony gminy. Uważamy, że jeśli właściciel nieruchomości musi wyposażyć w pojemniki, to również musi wyposażyć w worek już samodzielnie własną nieruchomość. Dziękuję. Pan radny Marek Czerkas. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Oprócz kolorystyki, czy te pojemniki będą w budynkach wielorodzinnych też opisane, że ten na przykład na makulaturę, ten na mieszankę, ten na suche, czy tylko kolorystyka będzie? Nie, w suchych jest makulatura. Nie rozumiem, czy opisane pojemniki będą? Co tam będzie? Tak, co na co są? Do danego pojemnika, co tam obywatel ma wrzucać? Jest taki obowiązek, pojemniki muszą być oznaczone i muszą być wypisane poszczególne rodzaje odpadów, które będą tam składane. I jeszcze, panie burmistrzu, po prostu w rozmowie z mieszkańcami, mieszkańcy jakby źle rozumieli, chodzi o deklarację, że będzie płacił od osób, które są zameldowane. Właściwie to nie tylko od osób, które zdeklaruje. Tak. No bo wiadomo, tam tłumaczą się tym, że no syn wyjechał tam do Anglii czy coś, no to za tą osobę nie będzie automatycznie płacił. A co w przypadku, poznając mentalność ludzi, wiadomo, zgłaszam tylko dwie osoby, na przykład taki przykład, dwie osoby. Wraca ktoś z zagranicy, no i nie wierzę, że zmieni deklarację. Czy w tym przypadku jakaś kontrola nad tym wszystkim też będzie z ramienia być, panie Marku. No, na razie zobaczymy. My się też tego wszystkiego będziemy uczyć, metod sprawdzania i tak dalej, docierania tutaj do tych prawdziwych danych. Dlatego są te cztery różne metody. Każda ma plusy i minusy. Ktoś niedawno powiedział, że no dlaczego nie ma referendum, ale proszę państwa, czy jakieś konsultacji społecznej. No nad czym tutaj konsultować? Czy lepsza jest dżuma, czy lepsza jest cholera? No każda z tych metod naliczania opłaty dla jednych jest lepsza, dla innych jest gorsza. No w zależności od tego, jaką mamy sytuację, na co się trzeba było zdecydować, będziemy sprawdzać, jeśli okaże się, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie sprawdzić prawdziwości deklaracji, to będziemy się zastanawiać, czy nie zmienić po prostu zasady opłaty. No to wszystko przyniesie życie.
Ale to przy okazji, jak już mam głos, chciałbym też podziękować pracownikom urzędu, którzy przygotowywali te uchwały, bo wczoraj po rozmowie telefonicznej na pytania, które mnie nurtowały z tą ustawą jeszcze, bardzo elegancko otrzymałem odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Pani radna Bogusława Kałuszma. Ja mam takie pytanie, ponieważ miejsce składowania tych odpadów, jeżeli chodzi o PSZOK, wskazane jest były tutaj wysypisko w Wierzchosławicach i chciałabym się zapytać, czy to miejsce w jaki sposób trzeba by było jeszcze dostosować, bo w regulaminie czytamy, że będzie pracownik, który będzie pracował od wtorku do soboty od godziny 11 do 17, który będzie musiał sprawdzać, czy jest ta odpłatność i tak dalej. Mają być kontenery, no i z tym na pewno będzie związane dostosowanie całego miejsca. Tak, musimy wybudować wiatę, utwardzić plac i albo wydzierżawić kontenery od firmy i wydaje mi się to bardziej sensowne, ponieważ firma będzie mogła sobie tam jeden opróżnić, drugi postawić i tak dalej, będzie to chyba mniej kłopotliwe, niż jakbyśmy mieli po dwa kontenery kupować na każdy rodzaj odpadów. Także będzie to się wiązało z dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli ponieść na dostosowanie tego miejsca. I to będzie pracownik, który będzie na miejscu przez te wszystkie godziny? Tak. Przez cały rok? Właśnie to jest problematyczne. Czy w ramach oszczędności nie zrobić tego sezonowo? Bo tak, wiosna, jesień, natomiast zimę wyłączyć z różnych względów. Godzina 17 to nie wiem dokładnie jak tam jest z oświetleniem, to też na pewno dodatkowo. Oświetlenie jest. Dziękuję. Pan radny Jan Broda. Panie burmistrzu, ja chciałem jeszcze dopytać, jeżeli chodzi o folię, która służy do konserwacji pasz, zostaje później jako produkt uboczny, jak również o folię, która zostaje po nawozach. Co z tym fantem? A co pan teraz robi z tym? To znaczy powiem tak, że jeżeli chodzi o folię tą, była składowana i firma z Jawora... Do firmy specjalistycznej. Tak. To tak zostanie. Tak zostaje. To znaczy, że nie jest to odpad komunalny, tylko specjalistyczna firma musi się utylizacją zająć. Rozumiem. To tak zostanie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Majcki. Panie burmistrzu, mówi się tutaj też o oponach do 56 cm, a jeżeli będzie 65-70, bo myślę, że 56 to jest chyba od malucha, a ciut więcej co w ten czas tym? Przyjmiemy też. Mam zapewnienie od pana prezesa, że jeśli chodzi o opony, to jest bardzo dobre paliwo i w każdych ilościach opony będą przyjmowane przez Sanicom, także nawet jak będą troszkę większe, jak się zmieści nam do pojemnika. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś pytania? Ja też tutaj miałem podobne pytanie jak pani radna Bogusława Kałużna odnośnie tego PSZOK-u i ewentualnych kosztów tworzenia takiego punktu, bo tego nie mamy w budżecie, no chyba że się gdzieś nie dopatrzyłem. Natomiast myślę, że nawet koszty same zatrudnienia to będą już kilkadziesiąt tysięcy złotych. I chciałem tutaj jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, którą poruszyła pani radna Elżbieta Kramarczuk. Chodzi o te przeterminowane leki. One mogą być już w tej chwili oddawane do aptek. Ja to wielokrotnie robiłem na przykład. Nie trzeba czekać aż do 1 lipca przyszłego roku z takim czymś. Także apteki mają obowiązek odbierania tych przeterminowanych leków. Tak, ja tylko mówiłem o tym, za co my będziemy odpowiadać od 1 lipca. Więc jak teraz to funkcjonuje, to już... A jak tam z tymi kosztami tego PSZOK-u? Pan burmistrz, tak? Z kosztami PSZOK-u... Znaczy, będziemy naprawdę chcieli tutaj wydać jak najmniej, proszę państwa, nie chodzi o wystawienie jakiegoś dodatkowego pomnika sobie, tak? To będzie... skromnymi kosztami, tyle tylko, żeby tam było troszeczkę osłonięte od wody i żeby pierwszy lepszy wiatr tego nam nie przewrócił. No i troszkę utwardzony plac, minimalnym nakładem kosztów. Po gospodarsku. Ja w tej chwili nie wiem, tutaj pan burmistrz o tym mówił, ile tych pieniędzy naprawdę wpłynie, prawda?
od mieszkańców, czyli ile będziemy musieli dołożyć z budżetu, w związku z tym wydawanie jeszcze jakichś horrendalnych kwot na wybudowanie nowego zakładu, to tutaj myślę, że mija się z celem. Nie są warunki techniczne PSZOK-u określone, dookreślone. On tylko jest, że ma być i że ma spełniać taką czy inną rolę. Natomiast jak on ma wyglądać, to już każdy sobie to dostosuje indywidualnie. My mamy o tyle dobrze, że częściowo to miejsce jest ogrodzone, że jest tam energia elektryczna, że dojazd mamy utwardzony, jest dobra droga asfaltowa. Także tylko tam wewnątrz jakieś, myślę, że też nawet nie asfaltem, tylko tłuczniem utwardzimy to i będzie pracownik i tak będziemy funkcjonować. Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Jackowi Machyni wraz z tymi wszystkimi współpracownikami, którzy pracowali nad tym cyklem uchwał związanych z gospodarką odpadami. No rzeczywiście jest to ogrom pracy, który był jeszcze jest pracą pionierską, że tak powiem, tutaj wykonany. Kto nam jeszcze chciał zabrać głos? Ja o tym już mówiłem tutaj kiedyś, tak, zwracałem uwagę mieszkańcom oraz tutaj Państwu sołtysom, żebyście przekazywali taką informację również w swoich miejscowościach, że wszyscy, bo to nie tylko wy na wioskach, ale także my tutaj mamy podpisane umowy, trzeba zajrzeć do tych umów, zobaczyć jaki jest termin wypowiedzenia umowy. I te wszystkie umowy, które są teraz zawarte, trzeba wypowiedzieć. Ponieważ nie będziecie już Państwo płacili firmie, tylko opłaty będą trafiały do gminy, a dopiero gmina będzie firmie płacić. Także jeśli ktoś nie wypowie umowy, to może się narazić na to, że firma zażąda drugiej opłaty od niego, prawda? Jedną będzie musiał zapłacić gminie, a drugą za nieświadczenie usług, ale za ważną umowę. Także to jest bardzo istotne. Tutaj dziękuję panie Janku, że pan jeszcze raz tą kwestię podjął. Myślę, że nigdy nie jest za mało, żebyśmy o tych sprawach mówili. Czy jeszcze mamy jakieś wątpliwości? Nie widzę. Wobec tego dziękuję serdecznie jeszcze raz dziękuję burmistrzowi za rozległe wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Pan burmistrz jeszcze tytułem odpowiedzi. Z pewnych gmin powiatu jaworskiego, ile zatrudniamy ludzi do referatu, który będzie obsługiwał gospodarkę odpadami? Ja odpowiedziałem tak jak planujemy. Nikogo. Jeśli kogokolwiek, proszę Państwa, jeszcze dokoptujemy do tego składu, to osobę w ramach Powiatowego Urzędu Pracy, finansowanego przez budżet państwa. Bo my przecież nie mamy pieniędzy w budżecie na to, żeby kogokolwiek jeszcze, proszę Państwa, doszlucowywać personalnie do tego składu, który jest w referacie gospodarki komunalnej. Dlatego też jak najmniejszym obciążeniem i zauważcie, że pan burmistrz Machynia nie tylko zawiaduje oświatą, zajmuje się merytorycznie, ale również wziął się następnego wielkiego zadania, jakie jest odpady, zanim oczyszczania ścieków razem z referatem. Także dużo tego za nami, tutaj za państwem również, bo wy jak gdyby jesteście kwintesencją tego wszystkiego w sensie przyjmowania przepisów prawa lokalnego, czyli miejscowego, ale no wszystko to, co powiedział pan burmistrz, trzeba się uczyć, trzeba tłumaczyć. Państwo sołtysi, tłumaczcie, będą zebrania przy okazji, jak to będzie wyglądało, bo myślę, że w mieście, no może szybciej, no nie wiem, może będę się mylił, szybciej może to przejdzie, bo to wiecie, kablówka, to informacje, które są szybciej docierające do tych, którzy będą na pierwszej linii, ale na wioskach również przy pomocy sołtysów, przy pomocy informacji gazetowej, etc. będzie na pewno dobrze i nie będzie tego ostatnio. Się przypomniało, panie burmistrzu, bo z tego co wiem, od miesiąca stycznia już firma odbierająca odpady będzie wozić je do Lubawki. I wiem, że wzrasta dosyć wysoko cena za składowanie. Czy od miesiąca lutego będziemy płacić wyższe składki ze śmieci? Może ktoś by mógł. Już pan burmistrz Machynia idzie zaraz odpowiedzieć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, pytanie jak najbardziej zasadne, chociaż już jakby wykraczające poza sprawy, którymi się gmina bezpośrednio zajmuje. Zgodnie
z założeniami ustawy od 1 stycznia odbierający odpady ma je dostarczać na instalacje. Jest zakaz składowania nieprzetworzonych odpadów, nawet wwożenia na wysypisko. Na wysypisko, które nie ma instalacji do przetwarzania śmieci, śmieci nie mogą wjechać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo proszę Państwa, to jest dla mnie naprawdę niewyobrażalne. Gminy w ogóle, tu jeszcze raz to powtórzę, tymi kwestiami się nie zajmowały. My dzięki temu, że w ramach Sanikomu zaczęliśmy o tych sprawach myśleć, przystąpiliśmy do tej inicjatywy i teraz ją zakończyliśmy, mamy naprawdę spokojny sen. Natomiast ja nie wiem, co się stanie, kiedy Alba już w tej chwili we Wrocławiu podnosi o 100% opłaty za odbiór śmieci, dlatego że będzie woziła 80 km od Wrocławia śmieci z Wrocławia. Bo do tej pory Wrocław w ogóle o tych kwestiach nie myślał, żeby je uregulować. Nie wiem, jak to będzie, czy państwo po prostu odpuści, bo zrobi się horror, czy będą respektowane te zapisy. Trudno powiedzieć. W każdym razie z terenu naszej gminy firmy będą musiały wozić śmieci do Lubawki. W związku z tym tutaj częściowo nastąpi wzrost kosztów i myśmy już dzisiaj w urzędzie otrzymali informację, że zostanie przez firmę kwota opłaty za odpady podniesiona. No to teraz, panie burmistrzu, łamiemy ustawę o zamówieniach publicznych, bo ktoś wygrał przetarg, zaoferował cenę, umowa jest podpisana, w umowie nie ma zapisu, że państwo nam zafunduje taki mek. Nie wiem, teraz to trzeba by było przeanalizować zapisy umowy. Ja w tej chwili nie no wiem. Bo według ustawy, tak jak państwo nam zafundowało, my będziemy musieli to zapłacić, bo innego wjazdu, tak jak pan powiedział, nie będzie. Tak, indywidualne umowy zawarte też inaczej. Czyli nie złamiemy ustawy, bo umowa jest umową. To jest tutaj był przetarg, no trzeba przeanalizować zapisy umowy. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Nie ma. To jeszcze raz dziękuję panu burmistrzowi. Myślę, że wyjaśnień już było bardzo dużo. Każdy radny mógł sobie już w tej sprawie wyrobić swój pogląd. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.